Hej, z tej strony Dyku i kontynuujemy nasze wyjście. Uwaga. Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono z Konpeki Plaza. Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do zaleceń obsługi. To nie są chyba drzwi. Ale byśmy mogli odwrócić czyjąś uwagę i wtedy go pacnąć albo tędy. Ale to chyba nie działa. Tu jest lobby. Tu jest punkt dostępu, ale pewnie też się tam nie włamiemy. I go zabijmy. Gdzieś broń opuściłeś? Okej. Opór nie ma sensu. Kurde, kamera. Pieprzyć to, zauważyli nas! Kod czerwony. Proszę nie opuszczać swoich pokoi. Dobra, to było! Kamera. Dobra. No, pistolecik daje radę. A, to ciebie mi oznaczył. Myślałem, że tutaj mamy coś do podniesienia. Ale trochę fantów będziemy mieli. No to jazda! Ładuj. Regeneracja życia się przydaje, którą sobie dodałem wcześniej. Musimy się przebić! Dawać fanty. I co my tu mamy? Uwaga! Na terenie Konpeki Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać. Ochroniarz, okej. Okay. Stosować się do zaleceń obsługi. Coś tutaj mamy? Chyba nic. Przeładowana broń. Ty kretynko! Będzie się działo. Tak, to mogę robić akcja, nie jakiś tam po cichu. Pięknie! Atakować cel! Dobra, ktoś tu jeszcze chce iść. Musicie się bardziej postarać! Ale jakieś fajne fanty są. Nie masz gdzie uciec! Jak to nie mam gdzie uciec? Do taksóweczki. Inżynierka plus 2. Ładnie. Nie bać to, ja nie chcę umierać! Ładnie teraz główki wchodzą. Czyżby te szczepy jednak coś mocno dają? Kurwa! Łowczyni głów. Odklikniemy sobie C. I dawać. Co my tam macie? Skabrone stambiene stalaki! Daj mi jeszcze tutaj zerknąć. A, dobra. I tak nic nie sprawdzimy chyba. Jakieś drzazgi. Też będę musiał w którymś odcinku sprawdzić, o co z nimi chodzi. Bierzemy z nimi! Przeładuj.
kucakiem i ich spróbujemy zaskoczyć. Dobra, nie zaskoczymy ich. Razem! Zaraz za pusty magazynek! Jeszcze jeden? A, dwa paski życia masz. Nie przerywać! Dobry strzał! Pięknie. Kamera. Wyłączyć. Na kamerę właśnie musimy uważać. Tu coś mamy. Troszkę większy zasięg wykrywania by mógł być. W efekcie mi się on podobał. Ale nie zdziwię się, jak będzie szczep na to. Co też by było fajne. Ale pewnie i tak do jakiegoś momentu to wszystko nam będzie potrzebne, a potem już nie. Ja bym chciał tu wejść, bo tu mamy coś fajnie oznaczone. Dobra. Wyjście było za tym. Jackie, ty się trzymasz? Masz wpięty ten chip i tak się kurczę zastanawiam, czy wszystko ok będzie z tobą. A my trochę tu giftów pozdejmujemy. Dobra, idziemy. Nie nerwowo, bo nas zobaczą. A to oni już o nas nie wiedzą? Ty tam coś rozwalasz, czy jak? To kurwa, wnętrz zablokowana. Może druga. Ta winda zablokowana, czyli lecimy do drugiej. I przejście będziemy mieli. Tędy. Okiem bym wolał unikać. Krok po kroczku i wróg patrzy. Dobra, są wrogowie. A, tu i tak nie ma przejścia. Jak sytuacja? Zabezpieczamy kolejne piętra. Na razie nic. Tędy też się nie wymknął. Zablokowałem windę. Szukajcie dalej. Windę też obstawili. Musimy go zdjąć. Kamera. No i tutaj by się przydało hakowanko. Tam jest jeden, tu jest ich dwóch. Nadal nic. Macie ich znaleźć. Tak jest. Uwaga. Na terenie Konwegi Plaza wprowadzono kod czerwony. Proszę nie opuszczać. Szybko chowaj się. Okej. Wroga! Tak jest! Teraz będę gotów! To ekstremistka! Przyładuj i lecimy. Raz, raz, raz! Nie ma miękkiej grywi! No jest. To chyba wszyscy. Pozdejmowane, pokradzione. Tutaj chyba nic nie znajdziemy. O! Sobie otworzyliśmy sami drzwi. Brute force'em, więc wchodzimy i możemy stąd wyjść. Uwaga! Na terenie Konwegi Plaza wprowadzono. Jackie, nie blokuj przejścia. Proszę nie opuszczać swoich pokoi i stosować się do zaleceń obsługi. No ja chciałem to nacisnąć. Lobby. A w lobby może być najgorzej. Co jest? Saburo,
Arasaka. 150 lat. I jebany akurat dzisiaj. Taki kurwa numer. Ciebie to bawi? Bawi. Możesz mieć rozwaloną wątrobę. No, to już mniej. Ale wyluzuj. Wyjdziemy z tego. Powiedz to T-Bag. Może by przeżyła, gdybyśmy tak nie kozaczyli. Nie wyżywaj się na mnie. Przecież widzę, jak jest. Nikt nic nie podejrzewa, że ktoś windą jedzie. O, już ich słyszę. Jedziemy z nimi, Chica! Chcę się poddać w tej chwili! Zajmę się tym. Oni nas nie widzą jeszcze. Ty kretynko! Dobra, kamera gdzieś była. Szczerze mówiąc, tak strzelam, nawet mu jakoś mocno nie celując. Prowadź kod, nie znam kodu. Dobra, ten załatwiony. Tamten jest gdzieś dalej. Przydałaby się lepsza broń. No i jest załatwione. A, to są po prostu drzazgi, takie informacje, tak? Najwidoczniej. Musicie się bardziej postarać! Ale tutaj nie mam żadnej informacji, żeby... by było znać ten kod. Halo, gdzie jesteś? Kurwa! Kamery to się tak niszczy. A nie, tam jakieś haki. Ma modyfikację! Bierzemy z nimi! Skończysz w dziurze w ziemi! Zidentyfikowano zwłoki, przeciwnicy stali zaalarmowani. O kurde. Minotaur, jakbyśmy nie mieli... Z takim już walczyliśmy chyba. Musicie się bardziej postarać! Ale ładnie to wybuchło. Inżynierka, jakieś punkty dostaliśmy. Tu nic nie ma. A więc tak. Komponenty wzięte i możemy iść dalej. Amunicji mamy sporo. Kamera. I mamy windę. No tu żadnego kodu nie znajdziemy? Chyba nie. Trudno. Czekali na nas. Mało istotne to jest dla mnie, żeby ten kod znaleźć. Więc tam gdzieś parę punktów do hakowania byśmy mogli dodać, żebyśmy mogli się wracać do każdego interfejsu odczepić. Trochę przeciekam. Tylko pogarsza swoją sytuację. Była.
Dobra. Doradzam natychmiastowe wejście do pojazdu. Osłaniajcie mnie! Przeładowuję! Szybko! Witam ponownie. Problemy zostają. Ekwipowanie gadżetów bojowych. Umieść granat w odpowiednim miejscu w panelu ekwipunku, aby skorzystać z niego w trakcie walki. Zabieraj nas stąd! Nieźle. Dziękuję za opinię. Z wozem wszystko okej? Jak najbardziej. Niestety, jesteśmy ścigani. Ja pierdolę! Proszę zachować spokój. Spokój? Droga przejazdu została zablokowana. O kurwa! Tryb bojowy aktywny. Został namierzony przez interceptor przeciwnika. Zajmę się tym! Nie odpuszczają! Oktant Arasaki. Powiem tak. Ludzie są bardziej gąbkami na pociski niż te roboty? Dziwne. Jesteś blady jak trup. Ale się udało. Mówiłem. Skan medyczny wskazuje, że pasażer Wells jest w stanie krytycznym. Dripper Doka. No to się pośpiesz. Robię co mogę. Musisz wytrzymać, Jackie. Dasz radę? Pewnie. Sugeruję podtrzymać przytomność pana Wellsa. Hej, wszystko będzie dobrze. Zobaczysz się z Misty, z matką. Jackie, nie zamykaj oczu! Misty wiedziała. Zawsze wiedziała. Ten biochip przypilnaj go dla mnie. Pasażer Wells nie żyje. Dokąd powinienem zawieźć ciało? Co? Program Excelsior zapewnia dostarczenie zwłok pod wskazany adres bez dodatkowych opłat. Gdzie mam je zawieźć? O kurczę. Do rodziny niech zawiezie. Chyba. Zawieź go do rodziny. Najbliższą żyjącą krewną jest Guadalupe Alejandra Wells, właścicielka baru El Coyote Coho. Tam dostarczy ciało. Pan Deshawn oczekuje w pokoju 204. Pierwsza liga, Jackie. Nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. No nic. Do pokoju 204 idziemy. A co z moimi broniami? Dobra, załóżmy, że są wyciągnięte.
Mamy do 204. By nie bezsilnie przyglądać się, jak cesarstwo przegrywa kolejne bitwy. Aż do ogłoszenia bezwarunkowej kapitulacji w 1945. Co my tu mamy? To ja. Czeka na ciebie. WNS N54. Nawet podziemne stacje. To gówno jest wszędzie. Gdzie Wells? W samochodzie? Wracamy do gorącego tematu ostatnio. Tak. Martwy. Saburo Arasaki. Saburo przez wiele lat kierował japońskim. Moje kondolencje. Relik. Mam go przy sobie. I tego się obawiałem. Co? Saburo Arasaka martwy? Wiecie, w co wy mnie wpierdoliliście? Zabiliście jebanego cesarza! Cesarza, kurwa! Teraz każdy, kto chociaż się zbliżył do tego gówna, ma na sobie wyrok śmierci! Musimy się zwijać. To na pewno. Dzwoń do Evelyn. Domykamy interes, zgarniamy kasę i znikamy z radaru. Okej, spokój. Myślmy zadaniowo. Parker, pieniądze i wyjeżdżamy z Night City. Ale najpierw to na twojej twarzy. To krew. Tam jest łazienka. Doprowadź się do porządku. O kurde. Szybko zmyła. Ładujmy energię. A skorzystać można? Nie, nie można. No dobrze. Nie mogę ryzykować. Pamiętasz naszą pierwszą rozmowę? Co ty robisz? Wybrałem żywot spokojnego człowieka. Żadnej chwały w śmierci. Było się z Evelyn Parker dogadać. Hej! Klub The Hammer 20 sierpnia 2023. Hej. Wszystko w porządku? Nigdy nie było lepiej. No nie wiem. Czemu nagle kostkiem jesteśmy? Nie możesz tam wejść. Spokojnie! Keanu! Czy to jest ten cały relik? Chryste, jesteś naćpany. Johnny Silverhand. Dzisiejszej nocy przyszedłem pożegnać się z wami wszystkimi.
Pieniądz to pieniądz, nie ma co pierdolić. To nie jest życie. Obudźcie się, kurwa. Co cię ugryzło? Braindance. Ładnie, no to możemy rozmawiać. Ile za niego chcesz? Dobra, chcę go jeszcze dzisiaj. Super. Dobra, wychodzimy na zewnątrz. Johnny! Zaczekaj. Nie rób tego. Nic w ten sposób nie osiągniesz. Mam odpuścić. To brzmi jak coś, co ty byś zrobił. Wiesz dlaczego? Bo zawsze byłeś pizdą, Kerry. Dam ci radę w imię dawnych czasów. Przestań być pizdą. Czas ruszyć naprzód. Spóźniłeś się. Kręcisz mnie, jak się na mnie złościsz. Wsiadaj, zanim się rozmyślę. Silverhand! Cześć, Shaitan. Startuj. Załóż to. I nie waż cię zdejmować. Watson na ulicach czołgi. Skurwysyny. Zamieszki to nasza robota? Wayland odwraca uwagę Arasaki od wieży. Miało być bez ofiar cywilnych. Przykro mi, Thompson. Nie jesteśmy harcerzami. Oj, co tu jest grane? Coś mi się wydaje, że to wszystko przez ten relik. Wchodzimy w zasięg ognia. Strzelaj! Ognia! Ognia! Dawać ogień za porą! Przejmuję karabin. Do przodu! No on tak się cytkał, a to robi ładną czystkę. Coś tu mamy? Mamy. Wieżka. Coś jeszcze? Wszyscy zabici. Dach czysty. Przynajmniej na ten moment. Niesiemy ładunek do windy. Uzbrajamy go. Opuszczamy w dół. Eksplozja narusza konstrukcję budynku. Wieża zapada się. Po tym mamy mało czasu na ucieczkę. Pamiętaj. Okej. Podłączam się. Czy nie miewają koty na nietoperze ochoty? Nie ma czasu na szpyranie w fortecach danych. Nadaj na wszystkich częstotliwościach żądanie ewakuacji budynku i ruszamy dalej! A ten manifest to czyj pomysł? Zgadnij. Jezu, Johnny, ty naprawdę odkleiłeś się od rzeczywistości. I mówi to netrunnerka. Dalej! Przygotujcie się! Pokonaj ochronę Arasaki. Patrz na tamtego skurwiela! Jest mój! Chyba mój. Zostaw dla mnie! Przyjdzie czas na to. Ale
fajny taki pik. Podoba mi się to przeładowanie. No i to, że jeden strzał w głowę i... Murphy! Chodźmy do Benjamu przez 2H. Johnny, ładunek! No to rzucamy ładuneczek. Jak nazywała się ta bomba z Bushi do 2? Kończ, musimy się stąd zwijać! Miast Gotron. Zrobione. Zaraz będziecie mieli na głowie oddział specjalny, uciekajcie! A nie, mam czekać. Było hasło wracamy, a ty tam stoisz. To jeszcze nie koniec. Muszę to wpiąć do wewnętrznej sieci. Kurwa! Kurwa! Wcale nie chodzi o obalenie jebanego pomnika, tylko o tę dziewczynę, tak? Nigdy nie zrozumiesz, o co chodzi. Masz 4 minuty. Śmigłowiec nie będzie dłużej czekał. Otworzyłam drzwi. Uważaj na sukinsynów Zarasaki. Kocham się, Spider. Cały świat mnie kocha. Kurwa! Otwieramy drzwi ponownie i wchodzimy. Otoczyć go! Przycisnę go! Przycisnąć go! 357 krytycznego ciosu. No, to teraz jest fajna prezentacja możliwości gry. Poskonowani w boju! Naprzód! Jak nie trzeba tak oszperać, szukać tych wszystkich rzeczy? Jestem w pobliżu punktu dostępowego. Wpinaj się. No to jest to fajne, nie? Fajny lodołamacz. Zagraniczny. Tylko ciekawe, kto przestawi protokół sieci. Pomożesz? A czy senatorowie zabijają luksusowe prostytutki? Dzięki, Murphy. Zaczekaj na wszelki wypadek. O, ty jesteśmy w telewizji. Sam zobacz. Po wyemitowaniu manifestu niezidentyfikowanej grupy terrorystycznej rozpoczęła się ewakuacja Arasaka Tower. Terroryści deklarują, że zależy im jedynie na obaleniu pomnika korporacyjnej dominacji. W odpowiedzi burmistrz Ebunike wydał oświadczenie, w którym ogłasza zero tolerancji dla wszelkich aktów terroru na terenie miasta. Tymczasem spróbujmy połączyć się z naszym reporterem, który obserwuje przebieg sytuacji pod Arasaka Tower. Gotowe. Teraz uciekaj. Posuwają się do góry. Pędź na dach. To pędzimy na dach. Ups. Coś mnie zablokowało. A to co? Murphy! Drzwi zamknięte, ale długo nie wytrzymają. Biegnij, Johnny, pędź jak wiatr. Smasher. Mówiłem, Silverhand. Mówiłem, że cię w końcu zabiję. Militech. Hai, mada ikite imasu. Wakarimashita. Mukaimasu.
Jeszcze raz. Kim byli twoi wspólnicy? W jaki sposób zdobyliście materiały rozszczepialne? Dlaczego dobry Glina się jeszcze nie odezwał? Do jakiej grupy terrorystycznej należysz? W jaki sposób zdobyliście materiały rozszczepialne? Takie tam standardowe przesłuchanie. Znam tego dziadka. Adzusy. Ciokrzecana siostro. Widzę, że jednak się udało. W wieży zginął mój mąż. Ale są losy gorsze od śmierci. Nie chciałem, żeby zginął. Nazy konoju na kotu. Dlaczego to zrobiłeś? Żeby położyć kres waszemu szaleństwu. Hitoła usocki, dziwun dziesięć łazamk. Daga siała ciga. Siała jubę daga. Karera wa kieśte uso o tskanai. Shisha no kotoba ni wa tsutsumashi sa ga aru. Hajimero. Sol killer załadował. Fany. Okej. Wielki sen. Podejść do nieznajomego. Jesteśmy jakby w Matrixie. Ale wiecie co? Zostawmy to sobie na kolejny odcinek. A z wami grał Dyku. Zostawcie łapkę w górę, zdajcie subskrypcję, zostawcie komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Hej, hej!